wpada, i wpada do ręka. Dla ciebie też. No, trzymaj się. Hej, cześć. Panie trenerze, jak pan oceni ten bardzo emocjonujący mecz? W końcówce stracona bramka. Boli trochę. No boli, zwłaszcza, że mieliśmy jakieś tam sytuacje, ale generalnie uważam, że myślę, że remis zasłużony. No, obie drużyny kawał zdrowia serca zostawiły. Za Młyniu należał się punkt. No, my mieliśmy dużą szansę, żeby z kompletem wyjechać. Ciężka praca, dużo pracy, bo przegrywaliśmy do przerwy 2-1. Udało się wyprowadzić na 3-2 dla nas. No niestety, w ostatnim meczu stracona bramka zawsze boli. To była dzisiaj szansa dojść do lidera. No była, ale to szósta kolejka dopiero. Jeszcze mamy kawał czasu i ciężkiej pracy, więc szansa jest cały czas. Mamy dwa mecze jeszcze z Warką, z Pionkami i kawał meczów innych, które trzeba wygrać, żeby marzyć o czymśkolwiek jeszcze w tej lidze. Panie trenerze, no jak to ocena meczu tego bardzo emocjonujący gol wylewający w końcówce spotkania? Jak pan to widział? No zgadza się. Na pewno dzisiaj ten mecz miał dużo kontrowersji, dużo nerwów, dużo agresji, ale byliśmy zespołem lepszym. Dziękuję chłopakom za to, że zagrali do końca, tak? Bo naprawdę pierwszą połowę, początek mieliśmy złe wejście, ale zaczęliśmy dominować, strzeliśmy dwie bramki. W pierwszej połowie praktycznie Mazowsze sobie poza stałymi fragmentami gry nic nie stworzyło. Do przerwy schodziliśmy z wynikiem 2-1, będąc zespołem zdecydowanie lepszym, prowadząc grę. Po przerwie znów początek meczu, początek po przerwie znów dostajemy bramkę, znów powstaje w fragmencie gry, bo tak naprawdę dzisiaj można powiedzieć, że ten mecz przegraliśmy, bo przegraliśmy ze stałymi fragmentami gry z długimi autami. No niestety, tak się w tej lidze gra, ale mam dzisiaj bardzo duże zastrzeżenia co do pracy sędziego, bo rzut karny, dramat, mi się wydaje, że nie było. Mam nadzieję, że pan sędzia sobie zobaczy nagranie i oceni to na chłodno. Czerwona kartka na Szubińskim, praktycznie to jest atak na kolano, wyżej niż kolano. To jest tak samo czerwona kartka moim zdaniem. Nie oceniam zawsze pracy sędziów, ale dzisiaj to praktycznie sędzia ten mecz rozwalił, tak? Bo mówię, myślę, że dzisiaj, jeśli byłoby sędziowanie normalne, to byśmy ten mecz wygrali spokojnie, bo byliśmy zespołem lepszym, zdecydowanie lepszym. Także to jest taka moja ocena. My gramy dalej, nie przegraliśmy kolejnego meczu. I to jest dla nas najważniejsze. Dziękuję.